Dobra, jeszcze parę anime kobiet polajkuję sobie i... Curwa. Ej, tej, a nie, tu jest Twitch chat. Dobra, tu jest Twitch chat, nie muszę sobie odpalać. Ale nie, ja chcę punkty. Dobra, czekaj, odpalam Twitcha. Proste, że punkty mam odpalony? Dobra, siema widzowie. Zero widzów. Kurde. Sadka. A jeszcze parę anime kobiet polajkuję i... No uspokój się. No co? Nie wolno tak. Super są. Dobra, dobra. Generalnie tu dźwięku nie ma, ale nie wiem, czy jeszcze, czy już mu być. Chyba, albo może no nie być jeszcze. O, masny Ben. Masny ciul. Ale nuta leci. Wiedzieliście, że zbudowali kuki z jego w Minecraft? Nie no, kuki z Minecraft byłby super. No, myślę, że... będzie budowany. Dobrze zrobić? O, tak o. O, teraz można komentować. Jańskiego nie ma. No ale ma być. Jak coś. Że, chyba, że napisał, że go nie będzie. No, oby był, bo... Albo nikt nie spingował ich nawet. Dzięki. To piszesz tak. Jański. Małpa dead. Aj, dobrze, myślę. Ale to będzie trochę średnie, bo ten... Co? No, jak Jański zapomniał o meczu, to będzie średnio, bo się nie rozgrzał. Ale to jego wina tak naprawdę, jego strata. Będzie dobrze. O, poświęcenie. Kurczę. Rodzina. Teraz rodzina. Ind jakiś? Anyone? Dla deda? No, przydałoby się. Na Bancho leci tego. Bambuka. Dika Kensa. Wiecie o co chodzi. Kulki leci. Tak, tak. I armatka. No. Czekamy na mecz. O, tam. No jest to ostatni chyba dzisiejszy mecz, ale... Tak jest. Bardzo tak to jest. Dobrze. Dobra, chcecie widzieć jakąś ciekawostkę z Dragon Balla? Ja wam mogę powiedzieć. Dragon Ball ciekawostki. Tak jest. Na przykład ciekawostką jest, że to jest zboczona
seria. No tak. Znaczy pierwsza. Naprawdę. To jest straszne. Oni się dotykają po majtkach, coś tam widzą majtki. O. No jest to straszne. Nie wolno takich rzeczy. No, czyli Jański nie śpi. Napisał, że nic nie dostał, więc wszystko się zgadza. Dobra, czyli wszystko jest. No dobrze. Mam nadzieję, że jest rozgrzany. Że zobaczymy oby. Mecz na poziomie, na pięciogwiazdkowym Mapulu. Też na to liczę, bo... Czy tam nawet 3 digitów? No 3 digitów. Chociaż Dead to tak chyba się na granicy trzyma 4 digit i 3. Idę sprawdzić. No. Dead. Coś w tym stylu. Oj, kreska Dead. Kreska. O, daje. Tak jest. No dokładny 1003 ranku, więc... Czyli może to być ciekawe spotkanie. No, może być. Pamiętajmy, że... Czy Dead jest graczem turniejowym, czy nie? Chyba może gra, być. Tak myślę, że grał. O. Ale trzeba też pamiętać, że są to pięciogwiazdkowe mapy, więc tak naprawdę Dead na przykład nie jest w stanie nam zaprezentować bida swojego. A patrząc na jego topki, ma go no wystarczająco dużo, żeby pokonać Jańskiego w takowych mapach. Ale nie ma takich jakaś bardzo. Max, widzimy na tym stage 240 bpm TV size'a, więc... O, to coś, coś. Nie no, myślę, że Nomad trzyma 280 bpm, więc można single tapować spokojnie. O, no to można byłoby się pokazać. I myślę, że Jański akurat jakby bursowego speeda nie gra, ale single tapować umie dużo, więc potencjalnie jest w stanie on single tapować tę mapę. No i obaj gracze są już w lobby, więc będziemy Lecimy dur. Będziemy widzieli jakieś warm-upy. My nie mamy dźwięku, ale możliwe, że nie musimy mieć jeszcze. Jak no, leci Blue Zenith, to... Problemy są... Też nie mamy czatu dla lobby. No, to też prawda. A, no, ale to ogólny problem generalnie. Rozumiemy. A, dobra. Także niestety widzowie póki co nie widzimy czatu. Dobra, ale co? Ale widzimy wasz czat, więc piszcie, o, manisz, o. O, czat. Jest. Subskrybując od 6 miesięcy. Jakiś bogaty jest. Przypominam, że sub kosztuje $5. Czyli łącznie wydał 30. Och kur. Z czego Elixir z tego ma? Jeszcze nie. Bo musi dojść do stówki, no ale... Tak, to już jest. Kamują na Twitchu. No, trochę tak. Nie no, wiesz. Jakoś to musi działać, no. No ja to bym sobie wypłacił moje $5 z jednego jedynego słupka. Znaczy, no to i tak 5 nie dostajesz, nie? No, dostałbym z 4, chyba. Już nie wiem, nie znam się. A nie połowę, czy nawet nie? Jakbym dostał dolara, to bym się cieszył. Mi się 4 wydaje, złote. Że... No jakoś ja, tak. Ja bym mógł kupić za 4 złote 2 Maxi Kingi, jakbym jeszcze sobie dołożył. Oj, Maxi King tak oddaje. No. Ale, ale mamy King... tutaj małego kłoda, więc... Nie, to coś się nie zgadza. Więc Danio. Nie, no ja Danio generalnie. Łota się. Ja, no Danio to kontra na głowę generalnie. Ale ja preferuję Tutti. To jest podruba wydrąkowa. Ale z gitem. Lepszy. Okej. Ja polecam zwykły jogurt i ewentualnie sobie dosypać cukru, bo to jest to samo. Nie. To nie jest to samo. No jak nie? To nie.
Danie jest bananowe. O, człowieku. To idziesz do tego i kupiesz w takich małych flaszeczkach aromat bananowy, aromat waniliowy, cokolwiek. I generalnie MP Mod, myślę, Zerg, że powinien być free mod. Pozdrawiam streamera. Gracze nie powinni być forsowani do zagrania no moda na warmupie, ale ty, tak osobiście ja myślę. Widzisz Apexon, co jest tam, no. Leci w tle? A nie leci, no. U nas? To jest jakiś podróba. Crazy loop. Dan Panon. Nie no, map by Rolled, czyli ranked wersja chyba to jest. Spoko, spoko, dzień. Stare czasy. Pamiętam, nie wiem czy to jest dokładnie ta mapa, czy może jakiś inny mapset, ale pamiętam, że tam było napisane, że ma unranked slidera. No, to jest ta z unranked sliderem przecież, no tak się wydaje. To musi być to. Lecy. A, bo to jest na tym, na deadce. Po anglo. Na Nightcodze nawet. O tak. Siema Kyren. Siema Kyren. A był już jeden warm-up, czy to jest pierwszy? To jest pierwszy. Znaczy. Wydaje mi się, że Jański go piknął, bo Dead narzekał na AR, więc... A, i w ogóle podświetlenie trafień, polecam. Oj, no... No na warm-upach jeszcze może być. No tak. Najważniejsze, żeby w meczu było czytelnie. Obaj panowie kręcą kursorami jak tylko mogą. Trudno nie kręcić, to jest spróbuj nie zatańczyć challenge. Oj tak. Spróbuj nie zatańczyć kursorem challenge, osu. Już na late-corze to w ogóle. Nie masz szansy już. Tu odpala się mapa, pojawia się mapa w lobby i już tańczysz. No, broń Boże, zacznij bujać głową. To już nie da się jej zatrzymać. No ja tak mały gram na Nightcore i takie bankery. O, jest o, i slider. To jest ten ranked slider. Ciekawe. To zakręcone, a Ludwaj nie liczyłem. No i Jański wygrywa. Dobra, przypominam o tych podświetleniach trafień, ale to nie wiem, to... Zypowiem. Dobra, no i teraz będzie warm-up Deada. Ale speedrun z opcji. O. No i nie mamy już podświetleń. Superansko. Nazwa Tifa, erotyczny taniec. Kolejna mapa do tańczenia, tym razem trochę innego tańczenia. Noga sama latała. No tak. Tak, i tak banglało. Znaczy, to co piszą może być ciekawy pojedynek, albo po prostu trolują. To Troll Face Tournament. Ahahaha. Chyba mamy prawie 7 gwiazdek, no to będzie różnica między tym a tamtym. Jestem ciekawy, czym się lidetkę mimo wszystko. Tak, na pewno. Myślisz? No nie wiem, no. Ja grałem takiego warm-upa, że
No, zresztą, no jak patrzę na BPM, to widzę 140, ale to może być razy półtorej, 210. Albo jakiś alt po prostu, więc zobaczymy, no, jak zaraz, biorą. Zaraz zobaczymy, tak jest. Zgadzam się w 100%, nigdy w lato takich dziwnych łap nie miałem. Jak... No, szkoła się zaczyna, już nie ma lata, koniec. Jeszcze miesiąc lat, co ty gadasz? No, może dla ciebie. Nie no, kalendarzowo się zaczyna chyba 21 września. A, ja mówię, że rok szkolny. się zaczyna i już wszyscy smutną. Wiesz, no to pogoda tak, też się psuje. Z Makowiczem to tak... No ja tak, wiem, tak, ale ja... Ja jestem dzieciakiem, to... Ja mogę mu wiedzieć. Co to znaczy? Wakacje? Kalendarzu i tyle. 2 miesiące wolnego? A co to? No i grają na Nomodzie. To bardziej altowy. Maru czy po prostu nikt nic nie pisze? Nikt nic nie pisze. Są 4 osoby generalnie. A szkoda, bo jest to ciekawe najciekawszy, pojedynek. Myślę, mecz tego stage'a. Spojrzę. Dlatego, że konkurencja robi meczyk. Ale nie rozmawiamy o konkurencji. Ale nie, to... Ja chcę na drobinkę zobaczyć, czy są jakieś... Co tydzień się zmienia mapset, tak. Driver 2K, pozdrawiamy. Dokładnie. Tak, ale to jeszcze jutro będą te i na następny tydzień będzie faza Round of 16, w której Star Rating podskoczy o średnio 0,3 gwiazdki. No ta. A ja jestem ciekawy meczu chińskiego, tutaj masz jabłku jeszcze. No i chyba tyle. A ciekawym meczem był Whisper Nexowski, mimo wszystko. Zakończył się wynikiem 5-3, więc był dobrym meczem. Dobra. No ja myślę, że w tym meczu też może być 5-3, albo nawet tiebreaker. Miło byłoby zobaczyć w pierwszej fazie TBK, bo... A nie, będę mówił. No póki co TBK nie było, jest to jedyna mapa, której jeszcze w ogóle nie było na tym naszym turnieju. Była na rozgrzewkę, tylko grana. Była grana for fun tylko. No i też for fun. Ale za jakiś czy... plan. Na rozgrzewce była? Nie jest za długa, albo... Nie jest za długa, albo... Nie ma czegoś w zasadach, że nie można na warm-up pikować map z pula? Czemu niby nie można? To jest bardzo dobra strategia. No właśnie. No ale TBK to jest też taka ostateczność, jakby nie patrzeć. Nie wiesz, czy to niego dojdzie, nie? No tak, ale jakby piknięcie na warm-upa coś z pula to jest takie... Chodzenie na psychę przeciwnikowi. No właśnie, takie trochę unfair, ale no... No już można jakieś strategie z tym układać, ale jak nie ma niczego w zasadach, to... Ale to chyba było na meczu... Panadella i... Tak, tak. Wtedy to było, no. Oboje grali HDHR. Dobra, no i jest... Tym razem dead, 1-1 po mapach. Jego warma w końcu. Spoko, skorek. No i poprosimy o role. Ciekawe, czy standardowe niskie TFT role, czy dzisiejszy dzień przełamał i no, będą jakieś dzisiaj to wysokie. Były giga role. Dead wyrolował 37. Jański nie widać, albo jeszcze nie rolował. No, wiesz, pierwszy raz refowanie, można zapomnieć rzeczy. Ja też sfirowałem, jak
Pierwszy raz refowałem. Jański wyrobił 38, a Dead już zapomniałem ile. 33 chyba. Albo 35, pamiętam. Ale dłoń, Jański ale wygrywa i... Jański wygrywa, wybiera pierwszy pick, czyli pierwszy banować będzie Dead. Tak jest. A jednak... Co tu się stało? Pick HD2 przed banami? No Jański ześwirował. Ale no, może to jest taka strategia, że Dead teraz zobaczy, o, on chce piknąć HD2, to zbanuje HD2. Tak, ja myślę, żeby nie zbanował. Ja myślę, że Dead i tak by zbanował HD2, bo... Zwłaszcza teraz. Bo generalnie na qualifiersach zdecydował się nawet go nie zagrać. No, więc... Hashtag turniej na AR powyżej 9 challenge. O, sprawdzanie pula. O. Dobra wykrzyknik. No chyba krzyczy. Spokojański, nic się nie stało, tylko zdradziłeś element swojej strategii. No ma to 3 ban. O. To o. Dziwne, bo przed sekundą... Ban nie pik, Lichtarius. Dobra, już jest naprawiany błąd. Gdzie to dziwi osobiście, bo dopiero zagrali Alta i zdominował go. I właśnie, Jański mówi... HR1 i prawdopodobnie piknie tego HD2, jak już wcześniej pisał. Ale Jański mówił, że nie podobało mu się, że on nie mówił. Jański nie jest dobry w alcie generalnie i dostał, oponent zbanował mu alta, więc jest dobrze. Więc myślę, że będzie to HD2. Oj, raczej będzie, jak nie został odbanowany. Ja jestem tylko ciekawy jednego widoku. Czy jest widok Dead brak mapy? Bo mam nadzieję, że nie będzie stać widowo pula, chociaż... Prosimy o informację od Xerisa. W sensie ogólnie, czy jest jakieś... No Jański też może nie grał pula. No, informacji zwrotnej nie będzie. Trudno. No trudno. Jański grał kilka map z pula, więc okej. Okej, no dobrze. Dobra informacja. Czyli gracze przygotowani elegancko do meczu. Tak powinniście grać. To informacja dla przyszłych graczy. Ten AR8 jest w miarę prosty. Prawda? Ja go nie wsnąłem, ale... Ale jest fajny. Super jest. Jest fajny. I bangla. Chyba zrobił 150k. No ale Bobiak, o Bobiaku to bym nie mówił o jego performance na tym. Nie wiem, jak to w laserze działa, ale punktów. Punkty chyba u góry. Nie wiem. Czy w laserze też musisz przełączyć warm-upy? No i się pojawiły. Dobra. Wszystko jest pod kontrolą. Gracze nie skipują prawidłowo. Dobra nuta. No, ta jest. No, jest spora. Już pierwszy break od tego. No właśnie miałem mówić o jego ach, ale jest i break, więc... Myślę, że powyżej 50k on da radę uzbierać, ale nie widzę tego już w tym momencie. Patrząc na to, że Jański ma SS-kę i trzykrotnie większy score. Trochę zawodzi follow mimo wszystko, no i ACC.
No Dead nie gra Hidena R8. Dziwi mnie brak bana w Hidena R8. Ale jego wybór. Pytanie brzmi, czy też jak Jański nie lubi altów? O! Jeśli tak, no to... Jański trafia hardpad. Tak naprawdę zostało zadać jedno pytanie. Czy no, Jański jest, nie? Tak jest. No bo Dead nie jest już w stanie skombakować. Czy Dead będzie miał stoka? O, no... Stoka u Deada też byłoby. Myślę, że da radę. Tak. Więc połowa mapy już zrobił 60, więc... A mapa już... Trudniejsza część mapy była, tak myślę. Nie pamiętam, co tutaj było już, ale... Nie, no, już w tym momencie ma stoka, więc... No. Ale Jański bardzo ładnie to czyta, trzeba przyznać. No Jański umie właśnie grać Hidena R8, z tego co kojarzę. I bardzo ładny akt. No git zrobił skoro. Mamy 173k. O, proszę. No już... A tak mówił, że 70 lat. Nawet prawie 200, ale niestety no. Do Jańskiego no nie ma jak. Nie no, myślę, że Dead mógłby na wielu graczy z tego turnieju wygrać tę mapę z tym skorem. Także tak. To nie był słaby skor. Ale oczywiście Jański potężnie. Toyota lecimy. Free mod 1. I pytanie, czy zagrają gracze Deadkę? No. Myślę, że... mogliby? No jeśli by tylko chcieli, to nie ma... Może to jest ciekawe. No jest to early stage, generalnie... Ciężko jest tak... No nie będzie tu ciężkich map, co nie? Aczkolwiek, no proste nie są. Jakby były proste, to by każdy sobie F-sał, tak? Prawdopodobnie zobaczymy po prostu no moda. Bez detki na tej mapie. Generalnie, póki co, piknięcie Hard Rocka jest lekkim intem. Zobaczymy. Tak, z poprzednich meczy. Generalnie nikt nie był w stanie AK zrobić na Hard Rocku. Nawet Kosiarek, który trzy pierwsze mapy zrobił 99 AK, to na tym zrobił... Oj, Jański, nie ta mapa. Halo. No, to jest. Panika. Obaj gracze nie wzięli no faila. Hard Rock kontra Hidden, odwieczny pojedynek. Oj no... No na tej już, mapie był... Już jest ACC głupiona niestety. Zawsze wygrywany przez Hidena. Mimo, że był HDHR. Oj, break. No to... Zatem jak Dead sobie narzeka na AR, to mógłby teoretycznie Hard Rocki pikować właśnie, bo... Oj, oj, oj. Jański F-ca. Prawie milion skora. Rzadko się zdarza na tej mapie milion. Terank. Niestety. No. No, strolował tym Hard Rockiem. No, generalnie to
połowa jego kółek, które trafił, no w sumie trafił tylko ciutkę ponad połowę 300 kółka. Miał 52 do... Do 50. Do 50. Ale wyszło mu... A nie, czekaj, nieważne. Więc... O, jeden, jeden. O, no generalnie... A... Czekaj. No, jumpowy hidden. Praktycznie mamy tylko na hardparcie jednego bursta na jakieś, nie wiem, 800 combo. A tak to same jumpy. No. Ta mapa w sumie ma... Czekaj, co powiedziałeś o mapie? Że ma... Że jumpowa i że ma jeden hardpart z burstem. No, ma, ja bym powiedział dwa takie. Jeden jest... prościutki, a drugi jest taki kółkowy. Teoretycznie powinien on sprawiać większy problem, ale mało gracz się na nim przewraca, więc... Mamy informację od Bozdela na słuchawce. Jest 7 głosów na Deda i 2 na Jańskiego. Proszę państwa. Ciekawie. A jak na razie Jański prowadzi. Czyżby pikiem został rozwalony dla 7 osób? Wiesz, to są dopiero dwie mapy. Nawet Jański pisał, że dopadnie go Dead później, w późniejszych mapach. No zobaczymy, ale, wiesz, albo może... Może być 5-0, może być 5-2, może być cokolwiek. A może Jański jednak ćwiczył pula coś tam. A ty go sobie tak pisze. Wjeżdża na psychę przeciwnikowi. No to jest częsta strategia. Jestem ciekaw, czy to będzie kolejny mecz, w którym na 100 combo ludzie będą mieć 92% ATC przez ten slow part. Jański na razie ses. No, Dead chyba nie gra samego hitena. No, Dead, jak mówił, grał głównie większy AR. Narzeka na AR w tym poolu, że jest niskie. Nie no, nie można powiedzieć, że 9-3 to jest niskie AR bez przesady. Szczególnie na tym difficulty. Na tym difficulty to jest nawet ciut większe niż średnia. No tak. Ja bym powiedział, że to jest w sumie jedno z wyższych na 5 gwiazdkach. Tak mi się wydaje. No bo chyba rzadko jest jakieś wyższe. Chyba na jakichś specyficznych mapach. No ale generalnie gracze trzymają we dwójkę FC. Przewaga 1,5% u Jańskiego. Ale jeden break może dużo zmienić. Może break może zmienić tak. Wszystko właśnie. Zaraz zacznie się nam jakkolwiek trudna część mapy. Pojawi się tam też jej hard part. I przez ten hard part... Jej nie, w sumie. Taka ciekawostka. Ja myślę, że... Znaczy on jest na luzie do trafienia. Z parę jumpików i streamek. Nie, to no. Jumpy to nie jest problem. Dead niestety breakuje. No, nie trafił jednego jumpa. I to już w tym momencie myślę, że skreśla jego szansę na zdobycie tego punktu. Jański ma i przewagę komba,
jak i skoro, więc tu już... Ale zostało zadać pytanie, czy Jański Ersnie, czy się wywali na niczym. I czy utrzyma takie jak? No już też nawet jak nie ma na czym drobnąć. No, 400 to jest wynik porównywalny z kotem, który miał 300. Oj, no to 5. No, 5. Szczerze, myślałem, że ta setka sprawi, że będzie miał... nawet. O, nie umiem liczyć. Prawie policzyłeś, ale trudno się mówi. Szczerze myślałem, że ta setka na końcu sprawi, że będzie miał... Nie będzie miał miliona, ale to w sumie nie miałoby sensu, więc ma milion punktów, więc... Super. No i mamy 3-0. Teraz Big Deda. Dead pikuje tatę. Ciekawostka. Nie no, Jański, co ty gadasz? Na chillu sobie klika te kółka, nawet trafia w środek kółek i co on mówi, że ledwo trafia. Tak wjeżdża na psychę. No i mamy no mod 2, tak? Tak, tak. Krótka, burstowa mapa. Typowy Jański? No, możliwe. Lekko techniczna, wspomnę. Nawet zastanawiałbym się, czy w tym przypadku nie będzie to pik typu ACC Battle. Jest taki potencjał na Arc Battle. Ciekawostka. Palce Jańskiego mają 18,6 stopni. No jest to... mało. Bardzo mało. No jak na temperaturę skóry, trochę poniżej średniej, ale też nie jakaś mega mała temperatura. Bywały odmrożenia niższego stopnia. Znaczy wyższego, ale niższą temperaturą. No. Polecam wkładanie rąk pod pachę albo pod dupę. Taki mój... moja mała porada. Za parówkę? No, ciekawe. Ty właśnie, bo ten akurat mnie nie było na meczu kota. Kot wygrał? No tak. Wygrał 5-0. O. A, no to bardzo ładnie. No i zaczynamy. No i jedziemy. Obaj teraz są jedną setunkę na samym starcie. No, ma to potencjał mieć jakieś znaczenie. Potencjalnym Arc Battle. No, Arc Battle to było bardzo ciekawe. No, na tej mapie Arc Battle było chyba na meczu. Oj, Jański zbreakował. A jeszcze mapa się nie zaczęła. Nerwy go spaliły już. No tam generalnie chyba nic nie było nawet. Ja to się nie spodziewałem w tym momencie breaków.
No ale w sumie Dead wychodzi na prowadzenie pierwszy raz w tym meczu, więc... Zobaczymy, czy utrzyma to prowadzenie. No i dobrze, bo generalnie nie spodziewałem się wyniku 3-0. Chociaż były to dwa piki Jańskiego, więc jest to jeszcze nie taki tragiczny scenariusz, jako gorzej jakby to były dwa piki Deada. Ale teraz Dead przed szansą zdobycia punktu, odbicia się od dna. Ale za to Jański ma lepsze... Tak. No tak, ale strata combo boli. No niestety. No, musi liczyć na break od Deada, żeby cokolwiek to zmieniło. Już niecałe 100 combo do końca, czy cokolwiek się tu wydarzy. Jański może sobie pluć brodę, że zmisował tak wcześnie, bo wygrałby to. No, miał... Mamy miał... pierwszy punkt dla Deada. A, czyli to był slider break. No tak, to był slider. No na tej mapie zazwyczaj jak ktoś traci combo, to właśnie przez slider breaka. Zauważyłem. Jański znowu stara się wejść na psychę Deada. Jest to... Ciekawe, co spiknie Jański. Ciekawe, jak to ten zadziała. No teoretycznie mógłby mieć kolejnego Hidena do grania, jakby piknął Force Moda. Niby tak. Win Trading? No, może być. Oj, ale dudniło. Jeszcze żadnej detki nie widzieliśmy, a to wiadomo... Jański fikuje Force Moda. Kurde. O, proszę. Przewidział Makowicz. Albo przewidział, albo Jański nie słucha i mu podpowiedziałem. Ale teraz pytanie. Czy jeśli jest Force Mod, to czy detka wystarczy? Ja nie wiem tego, czy detka sama wystarczy. Właśnie, Kajra, musisz napisać... Czy musiałoby być już DTHD albo DTHR? No właśnie. No bo wiesz, no Force Mod. Ale to myślę, że sforsowali detkę, to mogłaby starczyć detka, no bo jest jakiś mod wybrany, to o to w tym chodzi. W sumie za pilnowanie regulaminu powinien być odpowiedzialny ten ref, więc nie wiem. Ja się umywam od odpowiedzialności, odpowiedzi na to pytanie. Ja tylko je zadaję. Mam ale generalnie... Samo też to starczy. Okay. Dobra. Trzeba moda, albo wystarczy samo DT. Ale... Myślę, ale na DT że... muszą się oboje zgodzić, tak? Tak, tak musi no być. Chodzi o to, że jak pikniesz Hidena, to DT może wziąć albo Hidena, albo Hard Rocka, albo HDHR, a jak weźmiesz DT-kę, to DT może wziąć albo DT-kę, albo HDDT, albo DT Hard Rock. Albo 3 moda. Force mod polega na tym, że mapa... Na mapie musisz wybrać albo Hard Rocka, albo Hidena, albo Easy, albo DT, jeśli obydwaj zawodnicy, jeżeli twój przeciwnik się zgodzi. Wtedy możecie grać DT-kę zamiast jakichś tam innych modów. Ale ładnie tam napisał misie. Chyba nie zobaczymy detki, nie widziałem odpowiedzi Jańskiego w tej sprawie. Myślę, że nie. Zgaduję, że będzie Hidden u Jańskiego i Hard Rock u Deada, bo... Też tak myślę. Dead nie pokazał się z dobrej strony na Hidenie R8, a na Hard Rocku go nie widzieliśmy jeszcze też. Na odważnie Dead leci. Pewny o. siebie, nie bierze no faila. Ja bym się nie pytał graczy, czy ten, czy już, czy
Na pewno biorą NF-a. Jak nie wezmą, to ich strata, tak jak to naprawdę. Ta jest. Hardrock Deada, Hidden Ujańskiego. No jest to w sumie, co do mapy, jest to low BPM, typowy free mod, czyli typowy zbalansowany free mod, czyli CS5, AR8, no bo generalnie jak bierzesz Hardrocka, to masz 6,5 CS-a, a jak bierzesz Hidena, to masz też AR8. W miarę mały CS, ale za to masz AR8, więc... O! Dead już sprajkował. Tak. No, Dead z dropem komba na początku, ale nie ma to gigantycznego znaczenia, no, myślę. No, to tam drugi obieg, czy tam trzeci. Nie wiem, z 6 komba, więc... No, bo i tyle. No. No i... O, obaj je wcnęli, co? Ten part jest całkiem trudny. Ja ani na Hidenie, ani na Hardrocku nie byłem go w stanie hitnąć. A tutaj mnie zaskoczyli. Jednak jest przewaga accuracy całkiem spora po stronie Jańskiego. A przewaga mnożnikowa z powodu modów jest u Deada, ale... Nie jest ona wystarczająco duża. Aj, Jański, oj, Jański breakuje! Nie spodziewałem mówić. Kompletnie. No szybki slider go zgubił. No i skoro będzie wracać dość szybko do Deada. Myślę, że parę, jeszcze 50 combo już to spokojnie wróci. No Dead musi utrzymać. Też wiedzą w jakiej są sytuacji, bo... Bo aktualnie trzeba patrzeć na tabelki, bo nie możesz ich zasłonić. Tak, więc muszę przestać o tym mówić. I Dead już wychodzi na przewagę punktową. Wychodzi na przewagę punkta. No ale nie będzie to SC. Na to, że to jest breakpoint. No, no jest. Hard Rock, lepsza od Hidena. Chociaż i tak zawiniło po prostu czytanie, side-readowanie mapy raczej. Bo ten slider nie był. Mielibyśmy FC u Deada, ale breaknął. Ale to nic nie zmieniło. Z czwarty obiekt. Ale wygrywa punkt, więc mamy... Mamy teraz szansę na to, żeby Dead wrócił. W sensie Dead teoretycznie już wrócił do gry, bo wygrał punkt przeciwnika. Teraz jeszcze, żeby dobrze piknął. Jest. Ale no... reklamacja. Prosimy kierować reklamację do mapera Yes, który zmapował tą mapę w jakimś 2010 roku. Nie wiem, czy nawet jeszcze żyje. No... Dobra, no i generalnie nie wiem jak się Dead na tych, na Deadkach czuje na tym poolu, ale w sumie Jański powinien się dobrze na nich czuć, więc... Ale Dead pikuje DT2. Najciekawsza Deadka, najdłuższa i finger kontrolowa, znaczy nie wiem czy najdłuższa, taka solidna, finger kontrolowa, także może być ciekawie. Aj, faktycznie, jest dopiska. W arkuszu, że jest troll slider. No ale w sensie ta notka nie wiem kiedy się pojawiła, ale jak była wcześniej to... Nie, była od początku. No to widzisz, trzeba czytać. Czytanie nie gryzie, nie boli. Hmm.
No to jest chyba, na której da się zrobić 90% ACC i wsnąć ją, co widzieliśmy na meczu Whispera. No, jestem ciekawy, że się wyczekuję meczu, w którym ktoś będzie chciał zbanować troll face mapę. Oj, no to będzie... Ale nie można przecież. No właśnie dlatego, będzie próbował ją zbanować i wtedy ref powie, Bądziu, nie. Mamy tą mapę. Myślisz, że ktoś zasadnie przeczytał? No ja czytałem, bo mi się nudziło, ale inni może mają coś do innego do roboty. Ale przychodząc do meczu... Na początku sprejkował, wiesz. No, ale ma to tak duże znaczenie, jak w ostatnim... Na ostatniej mapie miał Early Break Deada. Mapa ma od 9. Całkiem sporą jak na depkę. Chociaż tutaj myślę, że może mieć znaczenie. To już zobaczymy, bo... Taki Early Break ma też znaczenie przy Accuracy Warze jednak. Ale aktualnie Jański prowadzi. No, Jański ma na tyle dobry ak, że... No ta strata tego komba nic mu nie robi, ale skoro jest w środeczku, więc... No bo różnica w ak nie jest za duża. Na tyle aż. O, dobra, nieważne, przewidziałem się. Nie wiem, ja już widzę duchy, non stop widzę duchy. O nie! O nie! Nie patrzymy na... Tak? Nie. Nic takiego nie ma. Kański zdropował ak. I teraz Dead wychodzi na prowadzenie. Oj, no Jański zdropował mocno ak. Oj, zbreakował. Ajajaj. No jest to dobry pick, jak się okazuje. To jest właśnie wada, jak ma się finger kontrolowe patterny jakieś dwójki i nagle wchodzi dłuższy burst, to czasami właśnie można końcówkę tego bursta przestać klikać. No i mamy 3-3, dokładnie. Jest to... Czy jest to trzeci punkt zdobyty przez Deada? Czy było 3-0? Tak, jest. Pytanie, Dead? Czy sprawdzi się to, co Dead napisał, czyli nie wiem, co zrobię na tej mapie, na pewno jej nie wsnę. No i nie wsnę, jak to powiedziałeś. Ale myślę, że Jański nie ma czasu. Dead by musiał zacząć chainmissować. Tak. A to nie jest ten stage. Więc myślę, że Jański nie ma czasu. Tak. Ta combo różnicy to i gorsza CC, nie ma opcji. No właśnie, jest spory potencjał na tiebreaker. No bo teraz mają, każdy ma swój pick, tylko... Wystarczy go wygrać i zobaczymy pierwszy tiebreaker wtedy. Ja wyczekuję. Ja tak samo. W sumie to każdy wyczekuje. No tak, no mecze... Najwięcej emocji. Mecze kończące się tiebreakerem są najlepsze, bo to znaczy, że starcie było wyrównane. To był slider break jednak. Oj, no. Czy coś się wydarzyło na tym burście? No ale 1000 komba u Deada i przewaga w ARK daje mu wygraną. I czy Jański dobrze piknie? No już hidenów nie ma. Z rzędu przegrał przez jednego slider breaka. Nie, co ja mówię, nawet 3 mapy przegrał przez jednego slider breaka. A no? Wszystkie 3 mapy przegrał przez niefortunny slider break. Slidery i myślę, do zajebania. I poza tą, tamte dwie by wygrał, bo miał przewagę tak dużą. Zwłaszcza jeśli chodzi o ten force mod, miał sporą przewagę. A że Jański nas słucha? Pozdrawiam. Nie no, zawsze warto liczyć na tiebreaker. Tiebreakery są super. Tak, właśnie myślałem, nie chciałem mówić, bo nie chciałem proponować. A nie, czekaj, to Dead napisał. I mamy pick no moda 1, tak? Tak jest. Czekaj, bo pierwszy pikował Dead, tak? Ale... To nie jest pick no moda 1, bo nie ta osoba pikuje. No właśnie. Ale Jański mówi, że może być. No, zerk troszeczkę za szybko. Ciekawe. Ale on teraz ma...
Bo na początku chciałem powiedzieć to co, ja kliknie Nomot 1 i nagle Zed pisze, to co, może Nomot 1, ja wtedy, no dobra, to ja tak kliknę tego Nomota 1, a potem sędzia się jeszcze pomylił i w ogóle już kompletnie wszystko się pomylił. Zdarza się za szybko robić rzeczy, jak się pierwszy raz refuje. Nie, po prostu sędzia słucha streama i usłyszał to, co ja mówię i to go zmyliło. Możliwe. No, ale mamy Nomod 1. No generalnie, oby... Ja liczę na scenariusz. Oj. Sędzia Karol. Sędzia Kalor. O, Jański coś... Bancho wywaliło po stronie Jańskiej. Jański poszedł abort? Spać. Aborta czy coś? Abort jakiś, coś? Serius? Albo... Dobra, jest abort. Albo nie? Albo nie. Albo jest? Była panika, a nie abort. Problemy u Jańskiego. Problemy Jańskiego. Bogzel mówi tak. Coco Chanel na słuchawce. Bogzel gryzie kable Jańskiemu. Oj tak, Bogzel karta. Nie no, Trollface Tournament, zawsze coś musi się dziać. Oj, Bogzel pójść te kable w końcu. Oj, 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 crash komputera od Jańskiego. No i... ale dobrze... Szczerze, dobrze, że na początku mapy, bo inaczej mogłoby się to zakończyć tak, że Jański nie otrzymałby punktu po prostu, bo... No przypał. Właśnie. Więc to cieszmy się, że na początku mapy. Jeśli już. A bardzo to cwaniaczek, niby tu wiadomości wysyła, a tu gryzie kable. Ciekawe. Impostorem jest. No. Impostir. Masny impostor. Co to w ogóle znaczy Bysot? Bo najpierw Lixarius napisał Jański Bysot, a potem Jański napisał ej panowie, problem Bysot. Aha, dobra, dzięki. Myślałem, że chciał napisać problemy są, ale przejęzyczył się. Także też w sumie nie wiedziałem, ale wolałem nie pytać. Blue screen of dead. Tak jest. O. Widzicie, człowiek się całe życie czegoś uczy. Nie. Tak ma być. Chyba mamy powrót Jańskiego. Witamy. Dobra. Witamy, witamy. Jest starcie do dokończenia, więc czym się z powodu powrotu. No, dlatego się nie kupuje jakiś kart AMT. Dajcie im Pajańskiemu. Ja mam normalnie MDK i nie narzekam na nic. A w zimę fajnie w stopy grzeje. No ale o, grzeje, no tak. Tak, fajnie. A lato się skończyło, więc teraz same plusy. Jański ma RTX-a. Ciekawe jakiego. No Banjo moment, chociaż już jest 22, to... Powinno już nic nie być. No powinniśmy być w takiej strefie... czasowej, jeśli chodzi o jakieś popołudnia, że... generalnie, chociaż może Azjaci teraz grają po prostu.
strefa strefą, wszystko i tak zależy od tego, czy pewien gracz, który nie wsnął do Zenita, jest online, czy nie. No, koniec końców tak, ale chyba aktualnie nie jest, tak myślę. Niezły licers. Inbite jański. No, tak się zdarza, że trwa godzina, no. Przerwy między mapami. Jak są... Bo to jest potężny mecz. Po prostu. Jak idziecie w łeb w łeb, to zajmuje trochę czasu. Ale blue screeny są w sumie z różnych powodów, także... Niestety, tak już jest. Na szczęście nie mam problemu z komputerem i oby tak zostało, bo... Nie jest to ciekawa sytuacja. Dobra. Jański jest w roomie. Więc możemy chyba wrócić do meczu. Tak. O, ale ref tam, dobrze. Sędzia pilnuje, co się dzieje w meczu. Dobra, panowie, proszę nam nie dyskutować, gramy tu. Pogadacie sobie po meczu. Oni po prostu rozgrzewają palce. Ta, na pisaniu. Świetny pomysł. A jak? Przecież tak zimno jest, że trzeba coś robić z palcami cały czas. Jak gram, to zawsze mam zimne. Nieważne, co będę robił. No Jański już 200 dropnął, ale... No, by te 200 nie przeważyły w wyniku. No ale... Nie, no tu raczej nie będzie dwóch FC. Dead mówił, że nie da rady, bo R9, a jest to R9-2, więc... No, tu wyższe, o tak. Jest ciutkę lepiej. Ciutkę wygodniej jednak. No, typical farma chyba, nie? Trochę tak, ale po wcześniejszych meczach było widać, że tej mapy się raczej nie chce. No, nie to było FC zbyt dużo. Albo na otwarcie, albo gdzieś wcześniej nawet. No razie lecą, ale no. Trudno tutaj coś mówić, bo to dopiero 1/4 mapy, niecała. No, tak się wyrównali. No, mam identyczne strony. Teraz tylko czekać na setkę od kogoś. Na web. No. Tak. Oj, jański problem. 50 w dwie strony świata na Uerbarze. To było ciekawe. No, mapa się powoli rozkręca. Z większymi trochę jumpami. Finałem na około 1000 combo i jakimś burścikiem. Podobnie w sumie jak HD1. Tylko mi się wydaje, że na HD1 jest prostszy. Ale to no HD. Może. Jest prostszy, bo wiadomo, jak się robi pula, to no mody powinny być najtrudniejsze, a hiteny trochę łatwiejsze, hard rocki jeszcze, a deadki najłatwiejsze. Aimowo oczywiście i tak dalej, star ratingowo. Star ratingowo to na pewno. Chociaż hideny nie muszą tak. No jasne.
Nie ma żadnych sztywnych zasad, ale... Właśnie nasz hardpart. Czy każdy z nich to etnie? Wchodzimy w hardpart. Bardzo ładnie imicie. No i trafiają. Trafiają. Czy oni utrzymają nerwy i obaj to etcną? Jeżeli tak, to ACC teraz każda setka będzie na wagę złota. Dead wsiadał na psychę, mówiąc, że nie da rady, bo AR9. Różnica jest bardzo malutka. Czy na końcu jest spinner? Czy na końcu jest spinner? Chyba nie. Nie wiem. Na końcu ty znasz wszystkie mapy. Nie, myślę, że nie ma spinnera. Jezu, czemu oni nie robią setek? Czemu nic się nie dzieje? Chyba nie ma spinnera, jak tak kojarzę pamięciowo. Oj. O nie! Dead breakuje! Na sam koniec! A to właśnie on miał lekką przewagę, z tego co pamiętam. Tak. Ale nie jest skill test! Ale to nic. To nic nie zmienia. O mój Boże! Ale stres. No i szkoda, bo... Kościańskiego, czyli ostatni pick meczu. Pick Deada. I mamy potencjalny tiebreaker. Jański mówi, że lag kompa, ale... Ale ten lag kompa... Mózg lag u Deada, proszę bardzo. No dobra, ale przynajmniej nie zrobiłeś slider breaka w środku mapy, tak jak na poprzednich trzech pikach, więc jest... Bez kitu. Nie no, ale Dead zagrał... Szczerze myślałem, że będzie źle, a było git. Jak mówił, że R9 to fuj fuj. Więc mamy ostatni pick w tym meczu. Będzie to pick Deada. Dead pod lekką presją wybiera DT1. Lekka presja, bo jednak jedyny sposób na jego zwycięstwo to jest wygranie swojego piku i tiebreakera, więc jest to ciutkę większa presja na ten moment niż na Jańskim. Czyli co? Mam nadzieję, że komentatorzy liczą na... Wygranie no. Deada, tego punktu. No liczymy na Deada, bo tiebreaker, oj, pendulum byłoby tak super. Kairem bardzo lubi Jańskiego, pozdrawiam. Brak mapy, o tak. Oj. Bardzo ładnie. Chcę, że Dead pikuje mapy, których nie ma nawet. No, w sensie, że po stronie Deada brak mapy, nie pobrano przed turniejem. Czyli nie grał Wings of Justice, ale nie Justice. No, tak. Czyli Jański i Dead oboje nie grali tej mapy. Mapa jest króciutka, 2 minuty 16 sekund. No TV size'ik, chociaż w sumie nie do końca jednak. Po Deadce taki TV size, bo minuta 30 wychodzi. I bo nie wkurwie mnie. Bardzo ładnie napisane. Nie wiem co mu napisał, więc nie... Nie wiem o co chodzi do końca. Okej. Okay. Okej. Okay. No, Jański oj, już nie oj, będzie miał SS-ki. Co z tą SS-ką było? To jest częsty zabieg na tej mapie, że setka na pierwszym albo drugim kółku. No tak, no bo ciężko się trafia w pojedyncze kółka. To myślę, że też może być bitwa na ACC, mimo wszystko, bo mapa jest dość prosta. A gracze... Też to tak widzę. Tiebreaker jest mile widziany. Bardzo. W pierwszej fazie. No jeszcze go nie było, no to... Po coś został wybrany do pula. Do tego meczu, myślę. To jest ten mecz.
Różnica w akwa, co malutka. Ale jak było 3-3, to Jański napisał, nie będzie TBK, bo będzie 3-5. Oj, już żartowałem. Żartowałem z tą różnicą. No jest różnica 0,5% ponad. Ale przed chwilą było trochę więcej. Jak wszystko wskoczyło nagle. No 0,5%. A mapa się kończy. Mapa się kończy, dead na prowadzeniu w ach, tylko żeby nie breaknął i będziemy mieli TBK. Starczą 200 od deada, żeby przeskoczył. Nie ma sensu. Zwituje! Nie, spinner nie ma jak takiej wiertary odpalić. Nie ma jak. Mamy tiebreaker. Tiebreaker wybrany specjalnie na ten mecz. To jest jego zadanie. Wyjaśnić ten spór między Jańskim i deadem. W końcu, mamy to. Remis. 4-4 remis. Koniec spotkania. Koniec? Schodzimy się. Nie no. Witamy. Tiebreaker. Pendulum. Propane. Nikt Mares. O, to są te. Celd Velery remik. Tak. Nie ogarnąłem. Jestem ciekaw. Jakie będą mody, o ile będą? Ja myślę, że najprędzej no mody. Znaczy, moglibyśmy zobaczyć potencjalnie Hidena Jańskiego i Hard Rocka u Deada, ale osobiście bym nie ryzykował i poszedłbym w no mody. Branie Hard Rocka na tę mapę to jest trollowanie, jakby co. Ale generalnie. No, jeśli Jański się czuje na Hidenie, to tak, ale. No, Hiden jest opcjonalny, jak ktoś lubi, ale raczej no mod slash Hiden. O! DT walimy. Jest to. Będzie DT. Mamy detkę. Chyba. Nieźle. Detka. Szczerze, myślę, że detka jest mocno lepsza dla deada. Tak myślę, bo no generalnie no Dead gra takie, wiem, ale no Dead to normalnie. O, przepraszam, ja nie wiem, może nie było słychać, aby. Bo mapa ma dużo burstów, tak myślę. Ale... Dead, mocne słowa. Jeśli wygra, to dzięki Jańskiemu. Ciekawe. Dlatego... Dobrze, już szczerze, jak było 3-0 dla Jańskiego, dobałem się, że te moje słowa na starcie meczu, że będzie to najciekawsze starcie tego stage'u, będą totalnie bez sensu. Ale jest i on, tiebreaker. Jakby nie patrzeć, Jański ma giga jajca, że poszedł w detkę. No. Obaj grają DTHD. O, Jański już... z drobnymi problemami. No, nie wygląda to na równy tiebreaker. Adet jak na razie... to brak i 3 FC. No, o tym mówiłem, że to będzie tiebreaker troszeczkę... lepszy dla deada na deadce. No raczej GG. To się zgodzę. Nie wiem, no dead leci jak chce. No ale pierwszy już... break od niego. Pierwszy break, ale od Jańskiego ciutkę więcej. No Jański już się poddał. No Jański chyba odpływa. To nie jest blue screen.
No, trudno być rozgrzanym na taką mapę, grając pięciogwiazdkowe jakieś jumpówki. Słaby wybór, wzięcie detki na low, miarę low BPM mapę na speedplayera. No niestety, no. Jański zrobił klocka, tak bym to nazwał. Mimo wszystko to jest niefortunny dla niego mecz. Przypomnę jeszcze raz, o tych trzech slider breakach przez to stracił 3 punkty. Przez to dosłownie jednego slider breaka. Dwa, bo w jednym i tak by nie wygrał. 2 punkty. Nie, mi się właśnie wydaje, że wszystkie 3, bo on w jednym obaj by wtedy wcnęli, a Jański miałby lepsze ACC. W dwóch miałby lepsze. W jednym na detce miał gorsze. I tak. Tak myślę. Ale na detce DT wcnął. Znaczy nie wcnął, a Jański by wcnął, jakby nie zrobił SB. A, no to... Boxer mówi, że ja jestem masny ciul. Nieźle. Ale no cóż, no w tym meczu 7 osób postawiło na Deda, 2 osoby na Jańskiego, więc tak jakby wygrał faworyt. Ale pamiętajmy, że są drugie drabiny, także tutaj Jański myślę, że jeszcze powalczy, parę meczów wygra na pewno. To prawda. Aczkolwiek myślę, że jakby grali bez detki, mogłoby być to ciekawsze. No byłoby to ciekawsze na pewno, bo no, nie widzielibyśmy... Bez detki ta mapa to jest praktycznie NoMod 1 i NoMod 2, czyli obie mapy były bardzo close w tym meczu, właśnie NoMod 1, NoMod 2. Więc mogłoby być super. Też no... Nie wiem, no trochę głupie ze strony Jańskiego. Nie gra, jakby... Map, które on gra z detką, na takim star ratingu nie będzie na tebeku jednak, co jak co. Musiała być berstówka. Więc głupi wybór z jego strony, że się zdecydował na detkę, ale wygrywa... Spotkanie wygrywa det. Epicki comeback z 3-0 na 5-3. 5-4. 5-4, sorry. I swoją drogą, będzie to chyba A-rank, tak myślę. Tak, spokojnie. Będzie to A-rank na DT Pendulum. Propane Nightmares. Jański spada do Losers Bracketu, a DT utrzymuje się w Winners Brackecie. Ich następni oponenci będą to, nie wiadomo, bo jeszcze spotkanie się nie rozegrało, ale potencjalnie Calco i Kasper 3-1-1, 311. Potężny Kasper. A że Dead dopiero się rozgrzał? Szkoda, że dopiero po meczu. Gratulujemy Deadowi wygranej. Tak jest. Comeback całkiem fajny. Mnie przytrzymał w emocjach. Bałem się, no że moje słowa generalnie zostaną. Generalnie mecz był ciekawy. No ciekawy, no zawsze mecze kończące się tebekiem są ciekawe. Takie jest moje zdanie. Prawda. No i co? Następne mecze jutro generalnie. Dzisiaj już nie ma żadnego meczu. Już jest późno, więc... O, tak. Fajny ciul, ty! Masny ciul! Dobra. To co, kończymy? Kończymy. Jutro rozpoczynamy... Ja myślę, że też ciekawym spotkaniem chińskiego TMS Japuku. Ja czekam na to spotkanie. A następne spotkania to za rok widzę. Kurde. No tak się prezentuje drabinka jeszcze. Chociaż ciężko ogarnąć, chociaż. Jak to tylko skróty i awatary. Chcą zdarzyć drabinkę, to na szalonża zapraszam. No na szalonża tak jest cała drabinka. No i co, chyba tyle. No tyle co, żegnamy się.
Koniec. Żegnamy się. Trwał 2 godziny 10 minut. To jest dużo więcej niż 2 poprzednie razem wzięte. 2 godziny 10 minut? Tak powiedziałeś? 2 godziny 10 minut. Jezu, ja już mylę. No, dobra. Widzimy się raczej jutro z wami. Siema, siema. Nara.